Dawaj. Wyjaśnienie, dlaczego robimy z gumą? Głównie dlatego, żeby sobie troszeczkę pomóc na dole, żeby odciążyć kolano. Wiadomo, że teoretycznie, jak w tej fazie rozciągniętej, jest najmocniejsza praca, najbardziej taki hipertroficzny bodziec, ale ja z racji tego po prostu, że gdzieś tam te kontuzje mnie wspierają, wolę zejść głęboko, wykorzystać te maksymalne zgięcie i wyprostowanie, ale trochę w tej fazie sobie odciążyć. Tylko mam też taką gumę, że ona się tak naprawdę się od połowy ruchu już przestaje pomagać, że mi tu na dole cały mocno pomaga. Z 2-3 kg zabiera. No, takie. A potem jest ten dolny drążek w dół. W dół, ok. A powiedz, dlaczego, pewnie zadawali Ci już to pytanie, ale dlaczego sporty walki? Skąd to się wzięło, skąd pomysł? Chcę powiedzieć szczerze, że sam nie wiem skąd. Znaczy, zaczęło się stąd, że po prostu zadzwonili raz i mi zaproponowali walkę. Miałem 6 tygodni. Ludzie wcześniej nic takiego nie robiłem, bo pomyślałem sobie, że przygoda. Spodobało mi się to, więc wiadomo, to robię to tam teraz, może być tak, wróciłem po tej kontuzji. Zresztą mówię, 2-3 treningi zrobiłem sobie takie delikatne na macie, ale bardziej dla siebie, dla fanu, niż tam, wiadomo, niż w tym żadnym nie zostanę. Ale podoba mi się ten wysiłek, podoba mi się taka rywalizacja, że powiem, z kimś, no fajnie, super, jest to naprawdę coś zupełnie innego niż robiłem całe życie, nie? Bo wiadomo, całe życie na siłowni, chociaż tak, ja to zawsze mówię, że jest kiedyś ktoś tak też powiedział, że Budi, bo że mój przyjaciel powiedział, że siłownia to moja, nie powiem, żona, a sporty walki to tylko kochanka. Ale nie są złe o siebie. Tak. To jest ten plus. A powiedz jeszcze na koniec tak co do pytań, bo zaraz przechodzimy sobie już do serii roboczej. I powiedz mi, jeżeli mamy sporty walki i mamy oczywiście topowych zawodników, mamy też topowych kulturystów. I tutaj, czy jest taka różnica, że na przykład w kulturystyce można zostać jeszcze topowym zawodnikiem po 30, a w sportach walki jednak, tak jak mówisz, no w twoim wieku już jest bardzo ciężko? No, mi się wydaje, że kulturystyka jest o tyle jakby bezpieczniejsza, że tutaj zawsze, jeżeli mamy jakąś kontuzję, to możemy po tej kontuzji trenować, więc można sobie jakoś tam pozwolić. Pewnych ćwiczeń można unikać, można jakieś inne kąty sobie znaleźć i tak dalej, więc można trenować bezpiecznie, myślę, do końca życia, dopóki zdrowie tak powiem pozwoli. Natomiast w sportach walki no niestety nie panujemy nad wszystkim, bo te kontuzje są znacznie częstsze, więc przede wszystkim wiadomo, że tutaj ten wiek odgrywa też kluczową rolę. No bo niestety z racji tego, że dłużej żyjemy, dłużej trenujemy jakikolwiek inny sport, to jesteśmy bardziej podatni na kontuzję, ciało się tak nie goi, nie regeneruje jak za młodych lat. Więc dlatego tutaj każda, jak powiem, przypadek taki, że powiem, niefortunny, kończy się dosyć słabo. Natomiast w kulturystyce nawet jak ktoś zaboli, coś się naciągnie, to można robić coś innego i można sobie pozwolić, że powiem, na uprawianie tyle sportu przez wiele, wiele lat. Jakby nie patrzeć w kulturystyce, głównym przeciwnikiem jesteś sam ze sobą, a tutaj jednak masz kogoś bardzo nieprzewidywalnego. Dokładnie. Ktoś tu wejdzie w nogi, przewróci cię, złamiesz rękę, zerwiesz jakieś mięsień, no i tyle. A tutaj wiesz, że na przykład, powiedzmy, kontuzje genne, jest powiedzmy wyciskanie, gdzieś tam coś czujesz, że nie tak, no to zrobisz sobie wyciskanie na maszynie, na linkach, nie musisz tej sztangi dźwigać. Także nie ma ćwiczeń niezastąpionych, zawsze możemy sobie coś tam
wymyślić innego, natomiast tutaj no niestety jesteśmy zdani nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na przeciwników, czy nawet na tych sparring partnerów, z którymi trenuję, bo również w czasie treningów zdarzają się kontuzje, to bardzo poważne. Dokładnie. Nagrałaś. Dobrze. Ale taki wykroki to było zawsze najlepsze żądanie pigać cały czas. Bo fajny przewód. No. Wydaje mi się, że ten wolum tak znacznie tą krągłość.
to właśnie kształty po prostu są troszeczkę większe niż kolorowe. No, jest to klasy gorsze, które robią 5-6 lat, że mają wielkie nogi. Chociaż ja też kiedyś miałem bardzo silne nogi. Jak wiem, świat zawsze wiem na to życie, że jak mało powtórzeń, ale miałem taki okres, że mi strasznie dupa rosła po prostu, a nie nogi. Ja dopiero jak zmieniłem sobie na fronty, to te nogi dopiero jakby nabierały takich kształtów, jak powinny mieć futuryści. Tak to jest to na tak, tak, tak. No. Jeszcze ktoś powie, że powinien sobie pokorę przesłuchać, że no nie bogato, nie było. Nic nie było, nie było izolacji. Tak, tak, trzeba było robić to, co było. Prostowane z hantem w stopach. No i oczywiście Bułgary, słuchajcie, warto robić Bułgary. Tylko nie, jak się czuję, jak widzę, że już chodzi chłopak i robi Bułgary. Zresztą wyrwało, że nie. Bez żartów. Bez żartów. Bez żartów, bez wymówek. Widzieliście, jak mi głowy robi w Bułgarii. To jest zawsze, że w Bułgarii mi głowy. Okay, no. To prawie dwójka mu do ziemi. Tak. Do tyka. Podoba ci się sylwetka Nika? Co? Podoba ci się sylwetka Nika? No, mi się podoba. Ja wiem, że ludzie mówią, że to jest przesadzony, nie jest mi w ogóle. Ale mi się podoba. Ja mam taki masą sterów. Na mnie nie ma za dużo mięśni. Mogą niektóre mieści być za małe. Dysproporcja w drugą stronę. Tak, ale nie ma tam się za dużo. Ma za duże nogi, znaczy nie, znaczy, że ma za mało nogi. Masz tam ogóle. Tak. Masz być proporcjonalny do wody. Tak. Z nich mogę zupełnie podobać. No mogę troszkę być szerszy, no ale to już ta... Ta, że powiem, rama tutaj jakby, która nie pozwala. Jakaś umiedziona sylwetka z dzisiejszych czasów. Wiesz co? Kurde, ciężko mi powiedzieć, kto mi się teraz ten dzisiejszy czas tak najbardziej podoba. Bo ja mówię, gdzieś tam taki największy sytuacji mam do tych wcześniejszych sylwetek. Teraz jest to znika. No na przykład Samson na dole wygląda mnie fenomenalnie, nie? Widziałem go też kiedyś na żywo. Mam na UK Arnold Classic, który jest 2 lata temu, tylko tamtym. No to naprawdę imponujące. Teraz już jeszcze powiększy, więc jest super. A Krizo? Słuchaj, Krizo dla mnie łatwiej bardziej, to są kosmiczne. To dla mnie jest nieprawdopodobne. I ogólnie z przodu mi w boku mi się podoba, to mi w plecy robi. Więc ten tył troszkę mu zabiera, ale dla mnie to, co się dzieje z jego rękami i z barkami, to jest po prostu kosmos. Nieprawdopodobne. Nie wyglądają. I ta młoda, taka głowa mała, doczepiona. Właśnie chciałem wspomnieć, że czy to nie jest temu, że ta jego głowa jest tak mała, że wydaje się jeszcze większa. No, ale jest nieprawdopodobne. Ale on zobaczył każdego zrobił, że wydawał się mało. To są nie każdy na razie. Tak, tak, tak. Wydawał się mało szybko. No nieprawdopodobnie, nie jestem tak na czas prawo. Co wy macie? Przyszłościowo będzie ciekawe. Jeżeli tylko depresję. A Derek? No, on też jest. To jest takie połączenie. No, tak, Derek jest też rewelacyjny. Na Olimpii na przykład troszkę moim zdaniem tych rękach kości karty mi brakowało. Ale sylwetkowo, to jest to, co mówię, że ja lubię klasycznych sylwetek. Ale on jest tak jakimś połączenie tego klasycznej sylwetki i takiego trochę maskryka, nie? Więc żodem przed przodem. Skąd to wylazło? You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Fade away. As you fade away.